To jest tak, jakbyśmy puścili przez linię energetyczną większe napięcie. Czym to, jaki jest efekt? Przepalenie bezpieczników. I to jest tak samo w głowie. Dzień dobry. Proszę mi dać przywieźć karetkę. Dwóch mężczyzn mieszkańców Bełchatowa po prostu spotkali się przypadkowo. Padła propozycja zapalenia wspólnego dopalacza. Jego nazwa jest Gaugan. To jest to substancja plastyczna, którą po prostu pali się w Fifce. Większość osób zażywających ten dopalacz twierdzi, iż w działaniu przypomina reakcję na haszysz. Zażywając ten środek, ten czy jakikolwiek inny dopalacz, nie wiemy i nikt nie może mieć pewności, co w środku jest. I jak zareaguje, organizm. Kobieta, która była właścicielką tego mieszkania, ona zadzwoniła, wezwała służby medyczne. Jednak w tym czasie, kiedy ona go znalazła, ten młody mężczyzna już najprawdopodobniej nie żył. Czy pani była świadoma, że pani syn zażywa dopalacze? W styczniu zauważyłam, że je przybiały proszek u niego na biurku. Się pytam, co to jest. On wtedy mi nie mówił, że to dopalacze. Ja w ogóle nie miałem świadomości, że coś takiego jest, ponieważ się tym nie interesuję. Nie znałam tych współczesnych narkotyków. Pani pytała, co to za proszek? Tak, pytałam. I co powiedział? Alfa. Alfa? Alfa. Czy pani była świadoma, że on spotyka się i pomieszkuje z Kają? Ja tej osoby nigdy nie znałam, więc... Nie wiedziałam, co to jest za człowiek. Jest starsza osoba, o prawie 20 lat starsza od pani syna. Ponoć przetrzymuje właśnie takich młodych chłopaków i sobie w domu każe im kraść, chodzić po sklepach, kraść, przynosić różne fanty, żeby mieli za co mieszkać i ćpać. Ponoć tam było całe mieszkanie ludzi i że to dziecko leżało tam może nawet i 3 dni, nie wiem, sekcja pokaże. I ta kobieta też tam była? Tak. I wszyscy byli pod wpływem jakichś środków? Tak. Ubierała się jak ksiądz. Tak, zawsze długie kiecki czarne. Ubierała się na czarno? Długie tak, jak na czarno i do samej kostki. Ona zabłądziła po prostu. Zabłądziła? Zabłądziła. Tak. Kiedyś była jaką dziewczyną? Bardzo miłą, sympatyczną, zdolną poetka, ale wiersze pisała, nie? Wiersze. No. Ale proszę pana, no i co się z nią stało? No poszła w tym kierunku, uderzyła. Ale co, towarzystwo? No właśnie to, jako życiu, nie? Te osoby, które zostały tymczasowo aresztowane, są to ludzie, którzy w naszych materiałach operacyjnych i nie tylko operacyjnych, ale również procesowych przewijali się od pewnego czasu. Jedna kobieta bodajże 36-letnia, jedna kobieta ma 20 lat i mamy młodego mężczyznę również 19-latka. Wszystkie spośród tych osób same również zażywały te dopalacze. Prokuratura wspólnie z policją prowadzi w tej sprawie bardzo intensywne działania wobec 6 podejrzanych. Sąd zastosował tymczasowe aresztowanie. Zrobimy wszystko, aby wykryć całą siatkę, która doprowadziła do prowadzenia w obieg tej trucizny. Każdy dzisiaj dopalacz, każdy narkotyk może posiadać w sobie substancje, które niosą śmierć, straszną śmierć.